Dzień dobry. I właśnie wstaliśmy. Dzień dobry, Gosia. Jest 6:00, na nasz czas 5:00. 5:43. Spaliśmy 3 godziny. Jechaliśmy wczoraj około 7 godzin. Jesteśmy na Litwie. Jakieś 60 km za granicą. Spaliśmy sobie w takich oto okolicznościach. Cicho może nie było, bo jednak autostrada jest niedaleko, ale było bardzo fajnie. Od razu zasnęliśmy praktycznie. Teraz poranna toaletka, śniadanko. Co prawda nie będziemy jedli, tylko będziemy zabierali je ze sobą. O kurczę, coś tutaj jest nie tak z balansem bieli. Teraz muszę się nad tym poracować i jedziemy dalej. Mamy jakieś 600 km. 600 km, 8 godzin do promu. Jestem świeżo po wymianie oleju w aucie, więc chcę go po prostu sprawdzić, jak on się ma. Może deczko było, ale nie dużo. Śmiało można jechać. Jest maks, także luz. Śmiało można jechać. Jest maks, także luz. Śniadanko się robi. Będziemy jedli później. Ja robiłem techniczne rzeczy robiłem, bo sprawdzałem olej i tak dalej, nie? Zresztą ty będziesz spała zaraz, a ja będę jechał dalej. Nie będziemy jedli teraz, no bo jest 6:30 tutejszego czasu, a 5:30 polskiego? 5:50 polskiego. Tutejszego 6:00. Tak, godzina jest przesunięcia. Jedziemy na wymiany. Malowana jesteś. Tak? Malowana jesteś. Nie malowałam się rano. A wczoraj? Nie zmywałam się. No to wszystko to wyjaśnię. Dobrze, moi drodzy, 607 km, 15:19 powinniśmy być na miejscu, jest 7:05. Startujemy, 15 stopni na zewnątrz. Dzisiaj terminal promowy w Tallinie. Przelatujemy przez Łotwę i dalej do Estonii. Kanapeczki mamy, kawę mamy, ruszamy, siema. Za 600 metrów. Kierowca dowiózł nas bezpiecznie do Łotwy. Na Łotwę, do Łotwy. Na Łotwę? Ale będzie i na Łotwę. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. I tutaj przygraniczne budyneczki. Wyłącza, bo zazwyczaj na granicy nie można kamerować. To powiesz, żona? Zimno! Zimno nad tym Bałtykiem. Przekraczamy kolejną granicę. Łotewsko-estońską. Wszystko opuszczone.
po wejściu do UE. Kierowca wiezie bezpiecznie. I jedziemy. Gdzie jesteś? Dobrze, dojechaliśmy do Tallina. Teraz będziemy w Tallinie. Proszę Was o to jeść. Co będziemy jedli? Co szef poleca? Kaszę. Kaszę? Gryczaną. No. Z sosem. No. I z surówką jakąś. No to. Czekamy na ciebie. Lachty, jemy śniadanko. No ja pewnie nie uczę sama. Z jakim widokiem, Gosia? A Audi. No więc jezioro. I tak o. No i się je, nie? I się trzeba jechać. Gdzie dzisiaj? Rowaniemi? Nie wiem. Gdzieś tam. Gdzie jesteśmy, Gosia? Lachty. Lachty, słuchajcie. Ciekawe, bo mamy trzy skocznie. A w lato, proszę bardzo, można sobie popływać. Jest fajnie, bo ludzie schodzą po trawce tutaj, jak oni dojeżdżają do góry. I cisną. Po 200 km i powiem, że o, dzisiaj nawet dobrze wyglądam całkiem, ale jesteśmy w takich okolicznościach, co prawda z tamtej strony byłoby lepiej, gdzie stoi ten kamper, ale musiałem zamknąć, słuchajcie, bo wleciałaby osa albo pszczoła.
gdzie jesteśmy? Jesteśmy podjarani, chodź oglądać renifera, idziesz ze mną? Idziemy szukać renifera, bo po drodze był jeden. Gdzieś tam wszedł. Czekaj, ale nie wiem, czy uda się go znaleźć, to nasza przyczepka. Autko. Ciepka! Dobra, słuchajcie, jesteśmy za Kirumą, za kołem podbiegunowym. Już się pogoda zmieniła, jak widać. To kurna jest petarda. Przed chwilą renifer tam przebiegał przez drogę. No co ja wam powiem? Nie mam pytań.